Podcastu. Witam was serdecznie, nazywam się Zbigniew Zedlewski. Słuchajcie, chciałem wam zadać kilka pytań. Posłuchajcie, odpowiedzcie mi na takie pytanie. Skąd żeście się wzięli na tej planecie? Posłuchajcie, to odpowiedzcie sobie sami. Po co żeście się znaleźli na tej planecie? Ale ja wam pomogę i wam powiem. Wiecie po co? Po to, żeby usłyszeć tutaj tych wierzących ludzi. Żebyśmy my jako ludzie, którzy poznali Jezusa jako osobistego Zbawiciela, mieli wewnętrzny taki spokój o tym, że mówimy wam, jaka największa rzecz się wykonała w naszym życiu. A wiecie co? Nowonarodzenie to jest największa rzecz. Nowonarodzenie to jest spotkanie się z Jezusem. Żywym, prawdziwym Bogiem. To jest nowonarodzenie. I my, jako ludzie odnowieni w duchu, chcemy się z wami podzielić. Wiecie co? Bo to jest największy skarb, jaki można dostać w swoim życiu. I dlatego my chcemy się z wami też podzielić tym skarbem. Posłuchajcie, naprawdę. Robimy to po to, żebyście pomyśleli w tym chrześcijańskim kraju, po co wy w ogóle jesteście i co macie tutaj robić na tej planecie. Posłuchajcie. Jezus naprawdę ma potężną miłość dla was i może to dla was dać. Wszyscy ludzie dzisiaj szukają miłości. Ale to jest proste. To jest proste jak drut zwinięty w kieszeni. Naprawdę. My poznaliśmy Jezusa i dlatego chcemy się dzielić z wami tym, co Jezus zrobił w naszym życiu. Posłuchajcie, taka jest prawda. Ja miałem wielką pustkę w swoim życiu. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Dlaczego ja mam taką pustkę? No i było wszystko w porządku, ale jakoś na tej planecie się źle czułem. Naprawdę. No i musiałem tą pustkę czymś, wiecie, musiałem tą pustkę czymś napełnić. Dzisiaj jestem wierzącym człowiekiem i tą pustkę, którą miałem, oddałem dla Jezusa i dzisiaj się napełniam Duchem Świętym. Napełniam się Duchem Świętym i to jest wspaniała rzecz. A kiedyś, wiecie co, napełniałem się alkoholem, bo miałem wielką pustkę. Napełniałem się agencjami towarzyskimi, żeby tą pustkę w swoim życiu napełnić. Ale dzisiaj nie muszę tego robić, wiecie, bo poznałem żywego, prawdziwego Jezusa. I dlatego jestem tutaj, żeby wam to powiedzieć, że każdy człowiek może się na nowo narodzić i żyć spełnionym życiem. Z wieloma ludźmi się dzisiaj gada, wiecie co? I każdy mówi, że czegoś mu brakuje. To ja wam odpowiem. Ludziom brakuje żywego Jezusa. Żywego Jezusa. Ja kiedyś byłem ministrantem, wiecie, i myślałem, że dzwoniąc dzwonkami i służąc Bogu religijnie, nie pójdę do czyśćca, tylko pójdę do nieba. Wiecie co? Ale naprawdę wszedł do mnie Jezus i mnie uwolnił z tego myślenia. Nowo się narodziłem i nie ma żadnego czyśćca, naprawdę. To jest wszystko ściema. Nie ma żadnego czyśćca. Naprawdę. Człowiek idzie albo do nieba, albo do piekła. A my, jako że jesteśmy w tym kraju chrześcijańskim i jesteśmy tutaj praktycznie wszyscy wierzący, i czytamy, i nie czytamy tego Pisma Świętego, ale możecie odkurzyć te swoje Pisma Święte i możecie tam przeczytać, naprawdę, że jest tylko niebo i piekło, nie ma czyśćca. Dlatego dla niektórych to może, wiecie co, to może być smutne. I zbawienie jesteśmy z łaski. Na krzyżu wykonało się największa rzecz, jaka mogła się stać na tej planecie. Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu za ciebie, żebyś miała życie wieczne. Tylko musisz, rozumiesz, chcieć to zrobić. Naprawdę. Jezus Chrystus na krzyżu oddał swoje życie, żebyśmy mieli życie wieczne. Naprawdę zastanówcie się na tym. To nie jest to, że sobie, kurde, usiądziemy sobie
na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie i tam sobie coś odwalimy, jakieś paciorki i mamy co? Uspokojoną duszę. To nieprawda. Nie mamy żadnej uspokojonej duszy. To jest tylko rytuał, który robimy. Bo każdy człowiek musi się spotkać z żywym Jezusem. Żywym, prawdziwym Bogiem. I my żeśmy się poznali, i my poznaliśmy Jezusa jako osobistego Zbawiciela. I tutaj jesteśmy takim gronem ludzi, którzy są nowonarodzeni i mogą wam powiedzieć, każdy ma inne świadectwo w swoim życiu. Wiecie co? Ja się narodziłem 2500 kilometrów stąd. W takim ciepłym kraju się nawróciłem, wiecie? Nawróciłem się. A wiecie dlaczego? Bo tak szedłem sobie chodnikiem, jak teraz sobie chodzę i zawołałem do Jezusa. I mówię, Jezu, Jezu, jak jesteś, to pomóż mi w moim życiu. I wiecie co? I naprawdę On mi pomógł w moim życiu. Bo ja dzisiaj świadczę tutaj o Jezusie, jaki On jest dobry. A naprawdę byłem taki przelękniony, żebym nigdy w miejscu publicznym nie wziął mikrofonu i bym nic nie powiedział. No poważnie. Poważnie, mówię wam. To tylko Jezus dał mi odwagę i zbudował takie jestestwo w moim życiu, że normalnie jestem, mam tą moc taką od Boga, od Ducha Świętego, żeby wam mówić te Boże rzeczy. Naprawdę. Bo jakbym nie był nowonarodzonym człowiekiem, nie znał Jezusa, to by mnie tutaj, żadne konie by mnie nikt nie zaciągnął, że ja bym mikrofon trzymał. Naprawdę. Dlatego my głosimy do was, świadczymy o tym, jesteśmy tutaj co tydzień, żeby każdy człowiek sobie zadał pytanie, po co na tej planecie żyje? No odpowiedzcie sobie na to pytanie, no po co wy żyjecie na tej planecie? No odpowiedzcie sobie, no po co? Idziecie do tych szefów, do tych firm, do tych korporacji i co tam? Ścigają was i co tam? Parę groszy wam rzucą, dadzą wam kącik z piórkiem gdzieś tam na poddaszu i za 5 lat mówią, że dostaniecie 10 tysięcy. A to ściema jest, no. To częścią się tylko to udaje, że tak się stanie. Naprawdę. Zapytajcie, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Po co na tej planecie żyjecie? I kto was stworzył? No co, od Darwina pochodzicie? No tacy fajni i piękni jesteście, chyba od małpy nie pochodzicie, co? Czy od małpy pochodzicie? No ja uważam, że nie pochodzicie od małpy. Że Jezus was stworzył wszystkich. No kto podniesie rękę i niech powie, że został stworzony z ewolucji Darwina. Brawo. Kto jeszcze z ewolucji Darwina powstał? Kto? Kogo Jezus nie stworzył? Kogo Bóg nie stworzył? No kogo? No podnieście rękę. No przyznajcie się do tego. No to co? No to jednak Jezus was stworzył, a nie ewolucja, a nie Darwin. Że wam biorą mózgi w szkołach, to nie znaczy, że ja będę wam tutaj to samo mówił. Jezus was wszystkich stworzył. Jezus was tutaj wszystkich stworzył, tylko jesteście umarli duchowo. Wiecie dlaczego jesteście umarli duchowo? Bo Adam i Ewa narozrabiali tam w niebie. Narozrabiali, wiecie co? I koniec. Ale my po to jesteśmy tutaj, żeby wam powiedzieć o tym, że jest szansa na tego, co się stało tam. Ale to sobie przeczytajcie w Biblii, co tam pisze na temat Adama i Ewy. Bo wam tutaj wszystkie takie wykłady dajemy wielkie, że sami też musicie podjąć to i poczytać, na jakiej zasadzie to wszystko kręci się. Wiecie co, kocham was, dlatego tutaj mówię. Mam miłość do ludzi naprawdę i dlatego świadczę wam, że możecie być też szczęśliwi. Szczęśliwymi ludźmi możecie być. A szczęście wam tylko może dać żywy Jezus. Wszystkiego dobrego.